Cześć. Nie zamierzałem już wrzucać kolejnego filmu z naprawy Epsona EHTW530, ponieważ projektory, jakie do mnie trafiają, posiadają podobne usterki, więc naprawy w zasadzie nie byłyby dla Was ciekawe. Natomiast bohater dzisiejszego odcinka posiada bardzo interesującą usterkę, z którą wcześniej nie miałem do czynienia, w tym modelu oczywiście. Otrzymałem od klienta projektor, ten tutaj, z opisem, iż po kliknięciu przycisku Power, czyli tutaj na obudowie mamy ten przycisk Power, zapala się zielona dioda, lamp i temp. No, okej, czyli można powiedzieć standardowa usterka albo uszkodzonej lampy, albo uszkodzonego układu SIL9587, albo któryś z kontaktronów. Tutaj w obudowie mamy od wewnętrznej strony takie kontaktrony, między innymi tutaj, które zabezpieczają projektor przed przegrzaniem się, w związku z tym, aby gdzieś to powietrze z wentylatorów nie uciekało bokiem, no to te wszystkie pokrywy tutaj muszą być zamknięte. Albo uszkodzony któryś z czujników temperatury, no ewentualnie uszkodzony jeszcze balast. No ale po tym, jak wrzuciłem projektor na stół, podłączyłem go, projektor włączył się normalnie podczas diagnostyki. Natomiast podczas wyświetlania obrazu przejście z jasnych scen na ciemne i na odwrót powodowało bardzo głośny dźwięk pracy przesłony z wnętrza i przy okazji czuć było zapach palonego plastiku. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak zdemontować tutaj tą górną część elektroniki i dostać się do środka, co tutaj ewentualnie się dzieje w tym projektorze. Oczywiście w pierwszej kolejności demontujemy lampę i odstawiamy gdzieś bezpieczne miejsce, żeby nam się nie uszkodziła. Także odkręcamy te dwie śruby i wyciągamy cały moduł lampy. Lampa już sprawdziłem, jest cała. Jest troszeczkę taka przebarwiona, no ale wiadomo, że to jest element, który świeci pełną mocą, pełną jasnością. Nie jest w żaden sposób regulowany. Stąd też tutaj w tym wypadku jest właśnie przesłona regulująca jasność wyświetlane z przodu optyki. Po zdemontowaniu ukazały nam się ciekawe rzeczy. Tutaj w tym miejscu znajduje się lampa i snop światła jest puszczany dalej do optyki. No i już tutaj mamy coś ciekawego. Jak widzicie, jest jakieś zalanie, coś eksplodowało, nie wiem, ale w każdym razie to szkło jest zanieczyszczone. Dlatego nagrywam właśnie ten odcinek, bo z takim widokiem raczej na co dzień nie mam do czynienia. Także ściągam elektronikę, aby się dostać tutaj do tego całego toru optycznego. Jeszcze zwrócę tylko uwagę, iż tutaj znajdują się trzy wentylatory akurat i wszystkie trzy są sprawne. Natomiast dla użytkowników tego czy innych modeli zalecam, żeby kontrolować tutaj te filtry, które akurat znajduje się z tej strony. Ten filtr jest po prostu brudny. Jak się spojrzy przez niego, to nawet nie widać praktycznie światła. On jest czarny, brudny i do wymiany. Dbajcie o to, żeby ewentualnie zapewnić odpowiednią wentylację w projektorach, bo to przedłuży żywotność takiego projektora, no i będziecie mieli po prostu mniej kłopotów podczas eksploatacji. Dobra, jedna płyta już wyleciała. Rzućmy okiem, czy był lutowany SIL9587 i nie, jest fabrycznie wszystko tutaj pozostawione. Także idziemy głębiej, tutaj demontujemy płytę do sterowania tutaj tymi trzema ekranami LCD. Teraz tak, jeżeli będziecie się za to zabierać, no to trzeba zdemontować tą płytę, tak jak wspomniałem wcześniej. Ale żeby to wykonać, musimy najpierw odłączyć te taśmy prowadzące do poszczególnych ekranów. I żeby to zrobić, trzeba z tyłu podnieść właśnie ten zameczek i w tym momencie taśma powinna bez mniejszych oporów wyjść z gniazda. Jeżeli nie otworzycie z tyłu tego zameczku,
to może się okazać, że po prostu ta taśma wyjdzie z tego gniazda, owszem, ale możecie przy okazji uszkodzić ją, bo ona jest bardzo, bardzo delikatna. Drugi i tutaj trzeci. No i możemy odkręcać pozostałe śruby. Płytę z elektronika już ściągnąłem. Tą pokrywkę tutaj ściągnąłem dla osób, które zaraz zaczną mówić, otworzyłeś optykę, tam się zanieczyści i tak dalej. No nie, tu jest akurat dostęp powietrza od góry, są takie wycięcia w tej blaszce, które pozwalają cyrkulować powietrze. No i się przyjrzyjmy, co tam się znajduje, bo jest coś. Zobaczcie, tam jest jakiś element w środku. Nie wiem, czy to jest jakaś osłonka na przewody. Zaraz to wyciągnę. W każdym razie tam tego elementu nie powinno być. To jest to, co wyciągnąłem ze środka. Nie wiem, mi to wygląda jak osłona na konektor, ale mogę się oczywiście mylić. W każdym razie jest to jakiś bardzo twardy plastik, który tam został. Po ściągnięciu pokrywy nie widzę tutaj jakichś problemów. Plastik tutaj jest po prostu od temperatury, jaka panuje ogólnie w tym projektorze, lekko przytopiony. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o samą przesłonę, cały mechanizm jest sterowany prawdopodobnie z tego silnika krokowego i był zblokowany tym elementem. Jeżeli chodzi o ten tor optyczny, który się tutaj znajduje, nie mogę go zainstalować i odesłać użytkownikowi w takim stanie. Po pierwsze, szkło zaraz za lampą jest zanieczyszczone, jest zniszczone. Może udałoby się go doszorować. Ponieważ trafiają do mnie te modele projektorów, czasem może się okazać, że usterka jest niemożliwa do usunięcia z uwagi na to, że na przykład no nie będzie można kupić tutaj tego kontrolera, który znajduje się pod spodem do ekranów LCD, lub okres oczekiwania na części do naprawy jest tak odległy, że użytkownik rezygnuje z naprawy i w tym momencie proponuję na przykład odkupienie tego projektora na części. No i tak się składa, że posiadam całą kompletną optykę tutaj do tego projektora, która nie była otwierana. W związku z tym po prostu podmienię cały ten moduł, aby mieć pewność, że wszystko będzie w porządku funkcjonowało. Jeszcze jedna mała uwaga dla osób, które zaraz będą pisały komentarze, że o nie, otworzyłeś optykę, kurz tam wpadnie, temperatura wypali na zwierciadłach. No to informuję, że tutaj akurat od góry znajdują się otwory, do których wpada kurz i powietrze. W związku z powyższym to nie jest idealnie szczelna obudowa. Stara optyka już została wyciągnięta. Tutaj jest cały jeden moduł. Oczywiście, że mógłbym tutaj odkręcać tę końcową część optyki i zamieniać tylko tą część tutaj ze zwierciadłami. Generalnie byłoby to więcej roboty. Tutaj, jak widzicie, nie ma żadnych latających elementów i to szkło jest czyste. Także ja składam tutaj tą elektronikę i przeprowadzimy kilka prób. Elektronikę już wsadziłem do środka, pokrywę też. Na razie tego do testów tego brudnego filtra nie będę tutaj trafiał. A pokrywa, tak jak wcześniej mówiłem, musi być zamknięta. Tutaj na przykład pod tą klapką jest dostęp do lampy. Gdybyśmy nie mieli zamkniętej tej pokrywy, no to projektor by się uruchomił i za chwilkę by nam świeciła tutaj dioda lamp. W związku z tym musi być zamknięta. Wszystkie krańcówki muszą być zamknięte i dopiero wtedy możemy uruchomić. OK, czyli widzę, że się obraz pojawia. Pokusujmy troszeczkę. I też słyszałem, że przesłona tym razem działa cichutko. Silniczek tam, oczywiście go słychać, jak on pracuje. No i bardzo fajnie. Obraz jest super wyświetlany. Wszystkie pokrętła do regulacji obrazu funkcjonują, pracują poprawnie, czyli ta optyka jest jak najbardziej w dobrym stanie. Oczywiście zaraz przetestuję sobie ten obraz na dużym ekranie, puszczę sobie może jakiś film, niech sobie leci w tle i zobaczymy, jak on się zachowuje. Jeśli chodzi o obraz, to tak jak widzicie, jest bardzo ładny, czyli ta optyka jest jak najbardziej sprawna. Jeżeli chodzi o dynamiczne, jasne i ciemne sceny, to silnik, który steruje przesłoną, pracuje bardzo cichutko.
wentylatory troszeczkę głośniej pracują z uwagi na to, że no jest to projektor, który posiada lampę, a ta lampa wytwarza dość wysoką temperaturę, więc one muszą gonić to ciepłe powietrze jak najszybciej z obudowy. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe kwestie, wcześniej czułem zapaszek palonego plastiku, zakładam, że to był ten czarny element, teraz nie czuć tego elementu, nie ma problemu z załączaniem się projektora i generalnie można uznać, że jest sprawny. Także przejdźmy do podsumowania. Projektor miał trafić do mnie z usterką migającej diody lamp oraz temp. Tymczasem przyczyna braku pracy tkwiła w uszkodzonej przesłonie i optyce. Wymieniłem cały tor optyczny, ponieważ naprawa optyki wymagałaby sporo czasu, części zamiennych. Po wymianie toru optycznego i kilku godzinach wyświetlania obrazu projektor pracuje poprawnie, załącza się za każdym razem, wyłącza także, więc mogę go odesłać do klienta. A propos, jeśli posiadacie uszkodzone projektory, to napiszcie do mnie na maila, o jaki model chodzi i może dogadamy się w temacie naprawy lub od sprzedaży. Ja wykorzystuję takie projektory, tak jak w tym przypadku na części, do naprawy innego projektora, który ma po prostu usterkę. Dzisiaj szukając oryginalnych części na rynku, najczęściej trafiamy na po prostu malowanki, które po wlutowaniu okazuje się, że nie działają, nie pracują. Jeśli spodobał Ci się odcinek, kliknij kciuk w górę i zapraszam do następnego.